Proszę. Dzień dobry, pani Bożenko. Dzień dobry, panie Adamie. Ja tutaj przyszłam z przychodni. Pamięta pani moje imię? Nazywam się Jola. Tutaj dzwoniła pani do doktora, że mąż się źle czuje. I przyszliśmy sprawdzić, co tutaj się dokładnie dzieje. Dzień dobry, panie Adamie. Jak tam u pana zdrówko? Proszę sobie usiąść, pani Jolu. Dobrze, zmierzymy na początku ciśnienie i zaraz będziemy tutaj siadać i rozmawiać, dobrze? Jak się pan czuje? Wyspał się pan? Tak na dwa razy. Dobrze, a jak tutaj u pana zdrówko? Pogorszyło się? Coś jak pan słabym. Odczuwa? Pogorszyło się, pogorszyło. Bardzo. Pogorszyło się. A to co tutaj dokładnie się dzieje? Pamięta pan? A wie pan może, który mamy dzisiaj dzień? Sobota. A dzień tygodnia? Znaczy w miesiącu, który dzień? 20. 20. A miesiąc? No maj. Proszę pani, kto to wie? A rok? Pamięta pan? No tak, 2022. Dobrze. A wie pan, gdzie pan jest w tym momencie, tak? No w domu. Dobrze, proszę oprzeć rączkę, zmierzymy ciśnienie. No tutaj ciśnienie jest 90 na 40, jest bardzo obniżone. A jak tutaj u pana z piciem? Pije pan dużo tej wody? W ogóle co pan pije? On nie chce pić. Nie chce. Nie chce pić? A ile dziennie pan mniej więcej wypija płynów? Gdzieś szklankę. Szklankę? Dzień dziadziu! Idziemy do pola. To jest godzina 16 i szklankę tylko pan wypił dzisiaj. Rozmawiamy z panią pielęgniarką. Poczekaj, Gabrysiu. Za chwilkę się pobawimy. Dobrze, ja tutaj jeszcze. To moja córka jest. Dzień dobry, córka. Moja i wnusia moja. Jak tam się ma tata? Mówię do dziadka, jest niskie ciśnienie. Ale to tak, nie chce pan pić tej wody? Proszę otworzyć buzię. Nie chce pan pić tej wody? Ale to co pan by pił? Jak nie woda. Herbatę może żona zrobi. Kawę, może jakieś soki. Może być. No ale to tutaj co pan lubi tak pić na co dzień? Herbatę pije. Pije herbatę? A jak dużo tej herbaty? Możemy iść na pole? Za chwilkę pójdziemy. To różnie, a tak dwie szklanki, trzy pije. Dobrze, a jak tutaj z moczem? Często pan chodzi oddawać ten mocz? Nie, dwa razy. Dwa razy. A chodzi pan sam do tej łazienki? Trzeba panu pomóc, czy tutaj ma pan pampersa? Sam chodzę. Czasem mu pomagam. Dobrze, ja sobie jeszcze tutaj zobaczę na nóżki. Odkryjemy chodzi troszkę. Nie ma. Dobrze, a jak jest tutaj z jedzeniem? Je pan często obiadki, że ona tutaj coś gotuje? Jak to wygląda u pana? Nie chcę jeść. Nie chce pan jeść, ale to co, niedobre jedzenie, czy jak to wygląda? Ładnie nie jestem wcale. A co pan lubi bardzo jeść? Fasolkę. Fasolkę pan lubi jeść, ale to jakąś kiełbasę lubi też. A kupiłam ci, tato, jogurty, zjadłeś te jogurty? Nie. Czego? Leżą w lodówce tydzień. Ale to nie chce pan jeść? Jak to wygląda? Nic pan dzisiaj nie zjadł? Jest godzina 16. Kanapeczkę zjadłem. Jedną kanapeczkę na cały dzień? A to jak wygląda w takim sytuacji sprawa ze stolcem? Oddaje pan ten stolec? Nie oddaje pan stolca? A to kiedy ostatni stolec był mniej więcej? Kiedy? Dwa dni temu? Trzy? No jakoś tak. Albo cztery. A jak chodzi tutaj z chodzeniem po domu? Chodzi pan sam, czy raczej pan spędza czas tutaj w łóżku? No jak się lepiej czuję, to idę. W łóżku, ale czasami pójdzie do kuchni zjeść. Dobrze, a to sam chodzi pan, czy trzeba mu jednak pomóc? Jakieś ma sprzęty, które troszkę pomagają? Troszkę, ja mu pomagam. Dziadziu sam. Dobrze, a jak tutaj pan, u pana wygląda sytuacja ze snem? Śpi pan dobrze w nocy? Nie śpi pan. Dobrze, wie pan co, jeszcze sobie tylko zmierzymy tutaj saturację. Ona tutaj wynosi 92%. Jeszcze oddechy sobie policzymy. Dobrze, a mogłabym jeszcze w międzyczasie poprosić... Przygotowane mam. Dobrze, tu jest 18 oddechów, to prawidłowo.
Dobrze, zweryfikujemy sobie tutaj wyniki. Na pewno będziemy się z Państwem kontaktować, a będziemy musieli tutaj lekarzowi wszystko przedstawić. Ma Pani może kopię tych wyników, czy lekarz ma je u siebie? Lekarz ma je u siebie. Dobrze, to tutaj w tym momencie już wydaje mi się, że wszystko. Będziemy się, tak jak mówię, kontaktować z Panią od lekarza i zobaczymy, co dobrze, będzie dalej trzeba było zrobić. Będziemy czekać na telefon. Dobrze, dziękuję. To, ale to bardzo. z córką. Dobrze, z córką będziemy się kontaktować. Panie Adamie, troszkę więcej trzeba będzie pić, dobrze? To już nie samą wodę, co pan będzie lubił, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.